Tuż przed wschodem słońca, poranne mgły unoszą się nad kotliną, w której sercu widzimy świątynię Borobudur, największą buddyjską świątynię świata. Śpiącą pod stożkiem wulkanu Merapi i w bliskim sąsiedztwie Yogyakarty. Chcemy Wam pokazać najpiękniejszy, najważniejszy, najbardziej charakterystyczny skarb Indonezji, być może Azji Południowo-Wschodniej. Ale niestety też chyba jeden z najdroższych, jak nawet nie najdroższy. Gdy byłem małym chłopcem, dostałem od rodziców książkę Cuda Świata z największymi skarbami architektury. Tam było to miejsce. Nigdy nie sądziłem, że się tutaj jeszcze znajdę. To Borobudur. Największa na świecie i najważniejsza buddyjska świątynia, wybudowana w czasach, gdy jeszcze nie było Polski, dużo przed Piastami. Kiedyś Jawa i większość Indonezji była głównie krainą wyznającą buddyzm i hinduizm. Dopiero w czasie naszego średniowiecza wraz z kupcami arabskimi przybył tutaj islam, który spowodował, że teraz Indonezja jest największym muzułmańskim państwem świata. To niesamowite miejsce składa się z niezniszczonej liczby stóp, w których to stópach można dojrzeć figurkę Buddy, symbolizuje buddyjski świat z centralną, największą stupą, czyli nirwaną. Aż trudno w to uwierzyć, że w XIX wieku Borobudur został całkowicie opuszczony i na wiele lat schowany, ukryty w dżungli. Na nowo odkrył tą świątynię gubernator Jawy, a na początku XX wieku renowacją świątyni zajęli się Holendrzy. Dziś Borobudur jest najważniejszym zabytkiem Indonezji. Można powiedzieć nawet, że jej symbolem, wpisany na listę UNESCO. Ale my także polecamy odwiedzenie dwóch innych, wciąż jeszcze zagospodarowanych przez buddyjskich mnichów świątyń. A wcześnie, bardzo wcześnie rano, jeszcze przed wschodem słońca, wejście lub wjechanie na któryś z pobliskich wzgórz i oglądanie tego miejsca właśnie w świetle wschodzącego słońca. Wycieczki szkolne, od których nie można się opędzić. Nie!